Witam Was w omówieniu aktualizacji 23.40 do gry Fortnite, czyli największej aktualizacji do gry w rozdziale czwartym. Można śmiało powiedzieć, że ta aktualizacja to jest taki sezon 1.5. Nigdy wcześniej nie mieliśmy chyba tak dużej aktualizacji jak ta, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do jej omówienia. Fortnite Battle Royale 23.40. Zgarnijcie mnóstwo fantów w wydarzeniu Pilne poszukiwanie w Fortnite. Tak jest. Mamy wydarzenie. Nie wydarzenie, nie wiem, świąteczne, zimowe, letnie, halloweenowe. Mamy normalne wydarzenie. Kiedy ostatni raz coś takiego mieliśmy w grze? Ja nie pamiętam. Wy na pewno też nie. <laughs> Syndykat Szemranych Szubrawców przejął wyspę i zamknął nowe bronie egzotyczne w pilnie strzeżonych skarbcach. Wyruszcie na skok stulecia, zgarnijcie bronie dla siebie i okryjcie swój oddział złą sławą podczas wydarzenia pilnie poszukiwani w Fortnite. And, yy, w wielkim skrócie mamy trochę GTA 5, trochę ogólnie GTA, trochę Payday 2. Zaraz wszystko zobaczycie. Po dołączeniu do grona pilnie poszukiwanych na wyspie kończcie zadania pilnie poszukiwanych, by zwiększać niesławę i zdobywać nagrody w grze, w tym strój złocony as szemranych szubrawców. Pilnie poszukiwani w Fortnite będą w grze do godziny 8 28 lutego 2023 roku, więc przeprowadźcie skok, póki jest jeszcze broń do zgarnięcia. Więc Całe to omówienie trochę nam zajmie, bo jest tutaj sporo różnych rzeczy z tym powiązanych. Więc zacznijmy od broni. Nowe bronie egzotyczne. Szemrani szubrawcy trzymają pod kluczem imponujący arsenał, ale jego lokalizacja to żadna tajemnica. Wykradnijcie łupy ze skarbców szemranych szubrawców, do których dostęp uzyskacie przy użyciu kart magnetycznych, pozostawianych przez pokonanych bosów szemranych szubrawców. Po bossach czekać będą na Was jednak kolejni przeciwnicy, ponieważ skarbców bronią wierni członkowie Szemranych Szubrawców. Jeżeli ktoś grał w sezonach drugim, trzecim, czwartym, chociaż najbardziej w drugim rozdziału, drugiego, to będzie wiedział o co chodzi. Mamy lokację z pomagierami, którzy nas atakują, oraz bossa, który wyrzuca nam kartę, która pozwoli nam otworzyć safe. I dodatkowo, po pokonaniu wszystkich szemranych szubrawców na swojej drodze, zgarnijcie czekającą na was broń egzotyczną. Każdy boss wyrzuca jakąś broń. Jest też inny sposób na jej zdobycie, ale o tym potem. Więc mamy pięć nowych broni egzotycznych. I są one... No dobra, przeczytam wam. Zdobyczna strzelba przełamująca. Rozstrzygnijcie patowe sytuacje siłą ognia. Ta egzotyczna strzelba idealnie nadaje się do niszczenia ścian i osłon. W wielkim skrócie, ta strzelba niszczy każdą strukturę, każdą jedną strukturę, jednym strzałem. Nie żartuję, jednym strzałem niszczy ściany drewniane, kamienne, metalowe oraz te, które są w grze, wiecie, budowli, które już w grze stoją. Wszystko na jednego hita. Na jednego hita. Zdobyczny wybuchowy Red Eye. Użyjcie celownika laserowego i podziwiajcie wybuchy. Ten egzotyczny karabin szturmowy strzela eksplodującymi pociskami. Jeżeli ktoś pamięta yy, tą broń egzotyczną yy, snajperka Hukowa, chyba się to tak nazywało, to ten karabin działa na, podobny, na podobnej zasadzie, tylko że jest w formie karabinu. Czyli strzelamy pociskami. Które o dziwo, w tym karabinie nie mają hit skana, tylko są to pociski, które muszą przebyć dystans, czyli jest o wiele ciężej trafić. I po trafieniu w coś, one wybuchają, zadają dodatkowe obrażenia. <laughs> Zdobyczna strzelba przyspieszająca. Trening czyni mistrza. Prędkość ruchu i szybkostrzelność, zapewniane przez tę egzotyczną strzelbę, rosną wraz z obrażeniami zadawanymi wrogom przy jej użyciu. Im więcej strzelacie z tym broni, tym szybciej nią strzelacie i przy każdym strzale otrzymujecie efekt, yy, tak byście zjedli yy, w rozdziale drugim były papryczki, czyli po prostu biegacie szybciej. Z kozackie, kozackie, ale nie tak jak to. Zdobyczny pistolet maszynowy Klepu. Walczcie w pędzie. Ten egzotyczny pistolet maszynowy nasyca was klepem i automatycznie przeładowuje się, gdy sprintujecie. Czyli w momencie, kiedy y, chyba, po prostu chyba jak trzymacie tą broń, albo jak jej używacie, y, dostajecie efekt klepa, czyli nieskończoną ilość energii, przez co możecie w nieskończoność y, sprintować. I dodatkowo, kiedy sprintujecie, to ta broń automatycznie się przeładowuje. Owszem, to przeładowanie to jest tam jeden pocisk co sekundę, ale się przeładowuje. To jest kozak. I zdobyczny pistolet maszynowy z W mgnieniu oka ulotnicie się z pola widzenia wroga. Ten egzotyczny pistolet maszynowy, po przeładowaniu, daje wam chwilową zdolność. Zdolność zrywu punktu zerowego. Czyli w momencie, kiedy zaczniecie go przeładowywać, dostajecie możliwość wykonywania tych daszy, tych samych, których macie z jednego z rozszerzeń wprowadzonych w ostatniej aktualizacji. Włamywanie się do skarbców to, jedy to nie jedyny sposób, aby zgarnąć te egzotyczne bronie, ale na pewno najbardziej gangsterski. Jaż te bronie, tak jak mówiłem, yy, bosowie Ci bossowie szemranych Szubrawców mają niektóre z tych broni, jednakże są jeszcze dwa inne sposoby na ich zdobycie. Jeden to jest właśnie w skarbcach, a do, dru do drugiego przejdziemy sobie później. Powrót w sam raz na skok. Wykradnijcie też inne bronie, które powracają do Battle Royale na czas trwania wydarzenia pilnie poszukiwani w Fortnite. A więc do gry powróciło 6 broni. Powróciło rękodziało, czyli to jest to. Bardziej znany jako diggle. Para pistoletów, czyli to, wiadomo, dwa pistolety. Ala la Lara Croft. Yy, ciężki karabin snajper snajperski, Tutaj go nie ma. Aczkolwiek to jest ten, tylko bez. Yy, po prostu zwykły. Dwójki z Kokoską. To są te pistolety one po... za każdym razem kiedy ich użyjecie, kiedy z nich strzelicie otrzymujecie zmniejszoną grawitację czyli po prostu możecie wyżej skakać, wolniej opadacie itd. Tak dalej, tak dalej. nie zostajecie obrażeni od odpadku itd. Tak tak pistolet z tłumikiem, czyli wiadomo to jest to pistolet który y, wydaje cichsze dźwięki więc teoretycznie jest ciężej określić z której strony strzelacie i snajperka hukowa, czyli właśnie ta snajperka o której już mówiłem Czyli po prostu ona strzela i ląduje na końcu pocisk, który wybucha, zadaje obrażenia. Ten. Uwaga! Motorówki, łuki i rozszerzenia rzeczywistości dotyczące łuków nie będą dostępne w trybie Battle Royale Zero budowania podczas wydarzenia pilnie poszukiwani w Fortnite. Czyli nie ma motorówek, nie ma łuków i nie ma rozszerzeń związanych z łukami. Nie ma. Usunięte aż do następnej aktualizacji za dwa tygodnie. Czyli przez dwa tygodnie... Nie będzie łuków, ale będą snajperki. Jeszcze większy przypał. To jest chyba najważniejsza też część tej aktualizacji. Myśleliście, że możecie popełniać przestępstwa bez rozgłosu? W pilnie poszukiwanych w Fortnite otwieranie skarbców i likwidowanie przeciwników zwiększy wasz poziom przypału przedstawianego przez ikonki płomieni w interfejsie podczas meczu. Jeśli zdobędziecie choć trochę przypału, Nastawienie członków szemranych szubrawców do was zmieni się na bardziej wrogie. Inni gracze zobaczą was na minimapie, a także będziecie dla nich bardziej widoczni na tle otoczenia. Czyli... no wiadomo. Robimy złe rzeczy, to stajemy się bardziej... bardziej o nas słychać. I właśnie to ma tak działać, że yy, te... no pomagierzy i szefowie będą bardziej do nas będą po prostu prawdopodobnie od razu nas atakować, a nie dopiero po jakimś czasie. Inni gracze będziemy wyświetlani na minimapie, Nie wiem czy przez cały czas, czy tylko nie wiem w jakimś momencie. I dodatkowo będziemy pewnie jakoś tam, nie wiem, lepiej oświetleni dla wroga, przez co będzie nas łatwiej zobaczyć z odległości. Ale teraz jest bardzo ważna rzecz. To nie zawsze źle pławić się w niesławie. Mimo wszystko możecie zechcieć podnieść swój poziom przypału, bo każdy kolejny zapewnia także korzyści. Czyli, z jednej strony, dostajecie minusy za, bycie, e, ma, za posiadanie dużej, go, dużego poziomu przypału, ale dostajecie też bonusy. Kiedy macie pierwszy poziom przypału. Zlikwidowani przeciwnicy zostawiają więcej sztabek, czyli dostajecie więcej złota. Przy drugim poziomie, wasza prędkość ruchu rośnie o 15% i regenerujecie poza walką zdrowie maksymalnie do 100 punktów. Czyli biegacie szybciej i poza walką odzyskujecie zdrowie. I to jest bardzo ważne, że tylko zdrowie. Do osłony przejdziemy za chwilę. Na trzecim poziomie wasza prędkość ruchu rośnie o 20% i regenerujecie poza walką zdrowie maksymalnie do 100 oraz osłonę maksymalnie do 50. Czyli biegacie jeszcze szybciej niż przy drugim poziomie. Regenerujecie tyle samo zdrowia, ale jeszcze dodatkowo regenerujecie połowę osłony. No a przy, cztery, przy na czwartym poziomie biegacie o 25% szybciej. I regenerujecie pełne zdrowie i pełną osłonę. I oczywiście, cały czas na wszystkich tych poziomach dostajecie więcej sztabek, żeby nie było, że to jest tylko na poziomie pierwszym. Użyjcie tych korzyści, by sprawnie przeprowadzić wasz skok. Yy, słyszałem też gdzieś, że na mapie mają być, ma być możliwość zmniejszenia tego poziomu. Aczkolwiek, no wiadomo. Z takimi bonusami raczej myślę, że mało kto będzie chciał to zmniejszać sobie. O, fajna muzyka wleciała. Dajcie czadu z nowymi rozszerzeniami rzeczywistości. Zrobienie przekrętu to nie bułka z masłem, więc warto wykorzystać rozszerzenia rzeczywistości, które zadebitowały w aktualizacji 23.40. I co jest ważne, te rozszerzenia nie wymagają odblokowania, czyli macie je odblokowane od razu. W każdej chwili mogą wam wypaść w tej liście. Pierwsze rozszerzenie to torba pełna egzotyków. Otrzymujecie losową, zdobyczną broń egzotyczną. To rozszerzenie w rzeczywistości pozostanie w grze aż do przerwy technicznej przed aktualizacją 23.50. Czyli jeżeli dostaniecie to rozszerzenie i je weźniecie, to automatycznie do waszego ekwipunku trafi jedna z tych pięciu broni. I to jest właśnie kolejny sposób na zdobycie tych broni. Nie macie wpływu na to, jaka broń trafi, jest to losowe, ale dostaniecie. I jest one właśnie tylko na te dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach to rozszerzenie zniknie. Dlatego nie wymaga one odblokowania, no bo. No. Nadwyżka snajperek. W magazynkach waszych snajperek będzie dodatkowa sztuka amunicji, i to rozszerzenie również. Pozostanie w grze do przerwy technicznej przed następną aktualizacją. Czyli, yy, dla przykładu, macie ciężki karabin snajperski. Ciężki karabin snajperski powrócił do gry. On, z niego możecie wystrzelić jeden pocisk przed potrzebą przeładowania. Jeżeli weźmiecie to rozszerzenie, będziecie mogli wystrzelić dwa pociski, zanim będziecie musieli przeładować magazynek. Nawet może się to wydawać właśnie pomocne. Klucznik. Zapewnia dwa klucze do holoskrzyń. Wskazówka. W trakcie wydarzenia pilnie poszukiwani w Fortnite egzotyczne holoskrzynie zawierają zdobyczne bronie egzotyczne. Czyli widzicie, jest jeszcze jeden sposób na zdobycie y, tych nowych broni egzotycznych. Są to holoskrzynie, które jak... Y, y, egzotyczne holoskrzynie, które jak wiemy potrzebują dwóch kluczy. Więc Epic dało nam rozszerzenie, które te dwa klucze nam daje. Po prostu bierzemy, dostajemy dwa klucze. Możemy otworzyć albo egzotyczną holoskrzynię, albo zwykłą. Jakby wybór należy do nas, wiadomo. I ostatnie rozszerzenie to ostatnie strzały. Ostatnie dwa naboje z magazynka waszych pistoletów zadają dodatkowe obrażenia. Czyli trzecie już ulepszenie do pistoletów. Na pewno się przyda. I właśnie w połączenie myślę że tego. I dwóch pozostałych razem z czwartym ulepszeniem, czyli mityczną, mitycznym pistoletem, będzie bardzo dobrym kombinacją rozszerzeń. Teraz yy, kolejna ważna rzecz, ciekawa. Zbrodnia popłaca. Każda ekipa może zgarnąć duży łup, ale rzadko która okrywa się prawdziwą niesławą. Kończenie zadań pilnie poszukiwanych podniesie waszą niesławę. Dzięki czemu odblokujecie nagrody w grze, takie jak plecak zapasy kasy, czyli ten plecak, kilo w wyłom w skarbcu, ten i strój złocony as szemranych szubrawców, czyli to jest ta skórka. Ona jest za darmo. Możecie ją odblokować w pełni za darmo. Zarobienie zadań. Śledźcie swój poziom niesławy i sprawdźcie jakie nagrody jeszcze pozostały wam do zdobycia, przechodząc do zakładki z Loga Szemranych Szubrawców w lobby. Wszystkie nagrody pilnie poszukiwanych w Fortnite można zdobyć bez konieczności zakupu. Czyli widzicie, tutaj mamy przycisk Graj, tutaj mamy przycisk karnet bojowy, a pomiędzy nimi jest ikonka Szemranych Szubrawców. I wchodząc tutaj, pojawia się taki ekran. Pokazałbym Wam to w grze, ale jeszcze mi się gra, aktualizuje. I widzicie, wydarzenie. Tu jest, kiedy się kończy. Nazwa, opis ten. I tu mamy, właśnie, nagrody. Ukończ zadania, by zdobyć niesławę. I mamy tutaj malowanie ikonka sztandaru, kilofy, graffiti, plecak ekran ładowania. Czekajcie ok. Ekran ładowania lotnia malowanie. Kolejne graffiti, kolejny kilow, emotikona i na ostatnim poziomie, właśnie skórka. Zadania pilnie poszukiwanych są podzielone na pięć zestawów, które będą udostępniane stopniowo. Te zestawy będą nosić nazwy: zwiat i Wywiad, Skok na Rympał, Skok po cichu, prucie Sejfu i Droga Wolna. Ukończenie większości zadań z jednego zestawu odblokuje następny, a także medalion szemranych szubrawców. Teraz bardzo ważne. Zdobądź wszystkie 5 medalionów szewranych szubrawców, by odblokować progresywny plecak Czacha na Bogatu. Czyli to jest y, ta czaszka, którą ona trzyma. Musisz zdobyć 5 medalionów szewranych szubrawców, by odblokować plecak Czacha na Bogatu. Tutaj Wam to też piszę. I tutaj macie właśnie licznik tych medalionów. A medaliony zdobywacie, kończąc większość zadań z jednego zestawu. A że zestawu jest 5, no to wiadomo, za każdy zestaw dostaniecie jeden medalion. Po odblokowaniu odkrywajcie kolejne stopnie zaawansowania plecaka, kończąc zadania czachy na bogato. W tych dostępnych do końca sezonu pierwszego rozdziału czwartego, zadaniach będziecie zbierać likwidację. I tak wygląda ten plecak na końcu. Przy po wykonaniu wszystkich zadań, tak by cza, zadań czachy na bogato. Jak tam patrzyłem, on ma łącznie 12 różnych yy, stylów i po prostu one się chyba różnią tym, że z każdym stylem dochodzi jeden ten znaczek, no a na ostatnim pewnie dochodzi korona. I jak tutaj właśnie piszę, będziemy zbierać likwidację, czyli zadania będą oparte na tym, że będziemy musieli likwidować graczy najprawdopodobniej. Kolejna rzecz, znajdźcie się na liście pilnie poszukiwanych. Weźcie udział w wyzwaniu ranking pilnie poszukiwanych, by otrzymać szansę zdobycia kolejnych nagród. Jak wspiąć się na szczyt rankingów? Gdy wystartują rankingi, otwierajcie tyle skarbców szemranych szubrawców, ile się da. Dowiedzcie się więcej na temat wyzwania ranking pilnie poszukiwanych i nagród do zdobycia. W oficjalnym regulaminie wyzwania ranking pilnie poszukiwanych. Strona internetowa wyzwania Ranking Pilnie Poszukiwanych wystartuje 16 stycznia. Czyli za dwa dni od dzisiaj wystartuje Wyzwanie Ranking Pilnie Poszukiwanych, gdzie będziecie mogli zdobyć tam kolejne nagrody. Za chwilę Wam je pokażę. I żeby te nagrody zdobywać, żeby wspinać się w tym rankingu, musicie otwierać yy, skarbce. I musicie otworzyć ich jak najwięcej, jesteście w stanie. Prawda? Jeżeli się nie mylę, tam najwięcej ile się da w trakcie danego tygodnia, chyba czy dnia. Nie wiem, Zobacz, to tak jak mówię, za dwa dni to wystartuje, więc pewnie wtedy będzie wszystko jasne. I tu mamy nagrody. Wszystkie nagrody w grze, które można zdobyć w wyzwaniu ranking pilnie poszukiwanych: czyli Emotka GG Płomienne, to jest to, tutaj w środku. Graffiti Szanuj Szose, czyli tu. Malowanie retro rywale tutaj. I ekran wczytywania droga wolna, czyli tutaj. I to jest wszystko, co jest powiązane z. Y, y, wydarzeniem pilnie poszkiwań. Więc no widzicie, że jest tego dużo. I tak jak mówię, nie bez powodu powiedziałem, że tą aktualizację można określić jako sezon 1,5. Bo to po prostu zmienia grę. Bardzo. Ale teraz, oczywiście, przejdziemy do pozostałych zmian w tej aktualizacji, czyli takich bardziej zwyczajnych. Zaczniemy najpierw od zmiany, która dla nas w sumie nie ma aż tak dużego znaczenia, ale jest y, fajnie, że Epic coś takiego zrobił. Z radością informujemy, że dzisiaj ruszy serwer regionu nawiasie dobierania graczy Ameryka Północna Środkowa w Fortnite. Cieszymy się, mogą zapewnić mniejsze opóźnienia dla graczy z Meksyku i centralnej części Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat nowego regionu znajdziecie w naszym artykule na blogu na temat serwera regionu Ameryka Północno-Środkowa. Czyli po prostu gracze będą mogli teraz wybrać sobie dodatkowy serwer, dzięki czemu osoby znajdujące się właśnie w centralnej... Części północnej Ameryki, czyli właśnie gracze z Meksyku, no i tam z tej reszty, właśnie centralnej części Stanów Zjednoczonych, nie będą mieli aż takich problemów z pingiem, ponieważ wcześniej byli oni zmuszeni wybierać dwa pozostałe inne serwery powiązane z Ameryką Północną, chyba były dwa, chyba północ, pół, północna, no nieważne. Mają teraz swój serwer. Aktualizacja identyfikatorów sprzętowych. Począwszy od aktualizacji 23.40, przepraszam bardzo, gracze używający narzędzi ukrywających lub modyfikujących identyfikatory ich sprzętu mogą otrzymać ostrzeżenie w grze i zostać usunięci z meczu. Jeśli gracz nie usunie takich modyfikacji: lub jeśli podejmie kolejne kroki mające na celu ominięcie zakazów, będzie mógł spodziewać się reakcji, włączając w to wykluczenie z gry w Fortnite na stałe. Więcej informacji na stronie tej stronie. Będziemy nadal weryfikować zakazane narzędzia modyfikujące identyfikatory sprzętowe, które omijają lub mają na celu omijanie zakazu korzystania z określonego sprzętu. Jeżeli dobrze to rozumiem, to chodzi tutaj na przykład o... Specjalne usługi typu VPN, czyli usługi pozwalające na przykład zmienić region, w jakim jesteście, tak wiecie, sztucznie. Na pewno osoby, jeszcze zanim w Polsce pojawiło się Disney, na przykład, to wiele, wiele osób na pewno korzystało właśnie z VPN-u, żeby, żeby, tak jakby internet widział, że. Wy jesteście na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, a tam raz byliście sobie w Polsce i mogliście normalnie sobie odpalić na przykład Disney Plus i coś oglądać. Od tej aktualizacji nie będzie można tego używać, będzie to karane, będziecie usuwani z meczu, a jeżeli będzie się to powtarzać znowu i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, to możecie dostać nawet bana na Fortnite. Wasze konto może zostać zablokowane na zawsze. Więc... Yy... Strzeżcie się. <laughs> nie używajcie tego. Jeśli używaliście, to nie używajcie. Uwagi do trybów turniejowych. Mało ważne, ale dobra. FNCS Major 1 trwa nadal po wprowadzeniu aktualizacji 2340. Sprawdźcie zakładkę rywalizuj w grze, by uzyskać więcej informacji. To tam. Jeżeli ktoś coś śledzi, no to nadal to będzie trwało. Jak nie, no to nic to nie znaczy. Egzotyczne bronie, zdobyczne z wydarzenia pilnie poszukiwani w Fortnite, powracające bronie i system przypału nie są dostępne w playlistach turniejowych. Czyli cały clue tej yy, aktualizacji, najważniejsza część tej aktualizacji, jest niedostępna w trybach turniejowych. No bo wiadomo, tam nie wiedzą, co to jest zabawa, tam walka, walka, zwycięstwo, zwycięstwo, Takie to. Rozszerzenia rzeczywistości: torba pełna egzotyków i nadwyżka snajperek nie są dostępne w trybach rankingowych. Tak, jak powiedziałem. Nie, tam mają klapki na oczach i tam im pokazują: Patrz, to jest zabawa, a, a co to? Co to jest? Yy, nie, zabawa się nie liczy, tylko win, win, punkty, zbierać punkty. Yy, tak, to była moja, yy, moja wersja graczy trybów turniejowych. Jeśli kogoś obraziłem, przepraszam. Naprawiono błąd, który powodował wyłączanie rozszerzenia rzeczywistości atak z cienia. Obecnie to rozszerzenie rzeczywistości jest znów włączone. Czyli rozszerzenie y, atak z cienia jest rozszerzeniem wprowadzonym w ostatniej aktualizacji. To jest to rozszerzenie, które pozwalało Wam zdobywać y, bomby cienia z y, otwierania różnych pojemników. One zostało wyłączone, tam był z nim jakiś błąd, ale błąd naprawiono i przedmiot wrócił, więc jeżeli czekaliście na jego powrót no to możecie się cieszyć z dodatkowych informacji z gry wycofano dwa mityki powiązane z Dragon Ballem czyli nie ma już Kamehame Kamehameha Kamehameha tak, o i obłoku Kinto tych dwóch przedmiotów nie ma ale uderzenie deku nadal jest. Niestety. Może w następnej aktualizacji już zostanie usunięte? Nie wiadomo. Zobaczymy. Kolejna rzecz, powiązana też z tym trybem, to do zdobycia jest nowa parasolka. Niestety nie przygotowałem sobie jej nigdzie, więc nie pokażę Wam jej. No ale jest nowa parasolka za zwycięstwo. Jednakże. Przepraszam. Na czas nagrywania tego odcinka. Wiem, że jest y, możliwość y, łatwiejszego zdobycia tej parasolki, ponieważ przez jakiś błąd można ją wygrać w y, parżance, można ją dostać na parzanki, co normalnie nie jest możliwe. Normalnie parasolkę zdobywa się tylko ze zwykłych trybów. I można ją również zdobyć poprzez wejście i wyjście z trybu królewska impreza. Możliwe, że zanim, y, że w międzyczasie, kiedy. Po prostu ten film wrzucę i wy go zobaczycie. Może być tak, że Epic już to zauważył i już na przykład zaczął się tym zajmować. I może już nie być możliwe zdobycie tego. Ale na moment nagrywania wiem, że jest taka możliwość. I jeszcze jedna rzecz, czyli ścieżka druga w zadaniach Szkoła Lamy. Czekajcie, się załaduję. A więc, jeżeli wykonaliście ścieżkę pierwszą. Chyba. Może nie musicie. No, nie musicie. Ale ogólnie, jeżeli zrobiliście to już wszystko i czekaliście właśnie na ścieżkę drugą, no to ta się pojawiła. Czekajcie. O, tu. I są kolejne zadania. Pierwsze trzy zadania to zadaj 10 tysięcy punktów. Przepraszam Was bardzo. Zadaj 10 tysięcy punktów obrażeń przeciwnikom. Ojdzie, przetrwaj 30 kręgów burzy i bądź 4 razy w pierwszej 12. Te dwa zadania wydaje mi się, że się powtórzają. A te, może wartości się po prostu zmieniły. Przepraszam, masakra im się odbija. No i wiadomo, jak zrobicie te zadania, blokują się kolejne. Po drodze na pewno traficie na jakieś przeszkody, czyli znowu będziecie musieli. Yy, wchodzić w y, mapy kreatywne i nagrodą za drugi tydzień, jeżeli nie pamiętacie, to za wykonanie ścieżki drugiej y, otrzymujecie expa, wykonując y, za, jakby za każde zadanie w y, ścieżce drugiej, a za wykonanie całej y, ścieżki otrzymujecie no Muzyka z Lobby Gerald Rivi. Tak. Yy, no. Tak wygląda. Jak brzmi,. Yy, nie. Nie wiem, nie słyszałem jeszcze go. Więc nie wiem, jak ona brzmi. Yy, dodatkowo. Tak wiem, jestem bardzo nieprzygotowany na ten film. Ale próbuję go też szybko nagrać, bo już jest dosyć. Yy, już prawie dochodzi 22. Jestem po pracy, niestety dopiero teraz byłem w stanie to nagrać. Eee, więc mogę wam jeszcze powiedzieć, że do sklepu weszła skórka e, walentynkowa. Jeżeli macie no, sobie ją zobaczyć, jeżeli wam się podoba kupić, jeżeli nie, no to olać. I w najbliższej aktualizacji pojawią się również e, inne skórki, znaczy inaczej. E, chyba już teraz do sklepu e, w sklepie pojawiły się Różne skórki, tak jakby, które Epic yy, powiązał z wydarzeniem poszukiwani, pilnie poszukiwani. Czyli na pewno jest ta skórka, ta skórka, yy, skórki złodziejów, tam no, jakieś inne możecie sobie zobaczyć. Dodatkowo pojawiła się właśnie ta walentynkowa. W yy, najbliższym czasie pojawią się yy, męska oraz damska wersja skórki, która pojawiła się na. Plakacie, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji, które właśnie zapowiadały ten event, wiem, że te skórki można tam w jakiś sposób bardzo silnie kustomizować, więc też na pewno będą ciekawe. I również w tej aktualizacji do sklepu wejdzie pakiet zadań awansu. I skórką w pakiecie zadań awansu będzie skórka z. Jednej z ankiet, taki jakby kosmiczny rycerz, który wiele ludzi uważało, że będzie on powiązany z będzie to. O, ta skórka będzie wynikiem współpracy Fortnite'a z Samsungiem, ze względu na wyjście ich nowej, nowego telefonu Samsunga, ale okazało się, że jest ona właśnie w pakiecie zadań. Tam do zdobycia jeszcze z nią będzie Kilo, plecak malowanie chyba i tam potem dodatkowy styl. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działają zadania, yy, yy, pakiet zadań awansu, to działa to na tej zasadzie, że po jego zakupie, on kosztuje 1200 foldolców, otrzymujecie skina oraz yy, przez kolejne cztery yy, oraz po prostu zadania awansu. Gdzie które są rozbite na cztery części, które pojawiają się tam w czterech tygodniach? I za każde zadanie polega, każda część składa się z siedmiu zadań, łącznie z 28. I każde zadanie polega na, na znalezieniu na mapie tokenu, po zebraniu którego dostaniecie nagrodę w postaci jednego pełnego poziomu karnetu. Czyli robiąc szybką matematykę, Wychodzi wam, że za całego tego pakietu możecie otrzymać 28 tysięcy... Boże, 28 poziomów, czekajcie. Spróbuję go szybko znaleźć, może jednak. I te zadania... Czekajcie. No, szukaj. Te zadania, one są yy, są w taki sposób położone, żeby gracze. Yy, zadania te pomagają, wiadomo, w biciu tam ostatnich poziomów yy, karnetu i ten pakiet wyjdzie mniej więcej miesiąc przed yy, datą końca sezonu, ponieważ ten pakiet będzie dostępny tylko. Do końca sezonu. Do końca tego sezonu będziecie mogli kupić ten pakiet, i do końca sezonu będziecie mieli czas, żeby wykonać wszystkie te jego zadania. I. No. No i w sumie tyle. Jeżeli na przykład kupicie pakiet w ostatnim tygodniu, to będziecie mieli od razu dostęp do wszystkich czterech części zadań. Nie wiem. Tu macie podgląd na stare pakiety, ale czy jest nowy? Chyba nie. O, jest. To jest. Yy, dobra. Skorzystajmy z, z strony. Czekajcie. Mm. Ach, dobra. O, tak wyglądał ten skin na. Koncept arcie, a tak będzie wyglądał w grze. Tak on wygląda w wersji podstawowej. Tak, taki Och, rycerz. A tutaj jest jego właśnie dodatkowy styl. On będzie miał dwa dodatkowe style, gdzie po prostu dostaje. No, hallo. Och, dobra. E... No, widzicie, dostaje tutaj się tak, jakby Otwiera trochę ta zbroja, plus dostaje hełm i piropusz. I będzie miał dwa style dodatkowe, ponieważ będzie ten styl w wersji z łączoną reaktywnością i wyłączoną reaktywnością, ale nie wiem, na czym ta reaktywność będzie polegała. No i do tego jeszcze ma kill off, malowanie i plecek. I zadania na 28 poziomów. Zadania są bardzo proste, więc jak tylko wejdzie, a brakuje Wam właśnie kilka poziomów, to na pewno jest to właśnie dobry sposób, żeby sobie karnet wbić. I chyba w końcu mogę zakończyć. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Eee, tą aktualizację oceniam bardzo dobrze. Czy na razie z tego, co tutaj widzę? Bo ja jeszcze nie grałem, dopiero będę grał. I wam również polecam zagrać, bo no wygląda to ciekawie i na, nareszcie może to ożywić grę. W końcu chyba skończy się problem największy epic w tym momencie rozwiązał największy problem, jaki zawsze miał z sezonami. Im bliżej końca, tym mniej było nowości. I tym samym yy, gra stawała się bardziej nudna, i coraz mniej się chciało w nią grać. To aktualizacja sprawia, że chce się w nią grać. Przynajmniej ja chcę w nią grać. No. Dobra. Już skończyłem gadać. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Yy, jeśli tak, to zostawcie coś po sobie. I widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.